Galerii Wystaw Czasowych w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju odbył się wernisaż wystawy prac malarskich Teresy Kępowicz. Artystka zaprezentowała 12 prac namalowanych do 11 utworów poetyckich Tadeusza Różewicza. Swoje prace zatytułowała Zawsze fragment. Niestety z przyczyn rodzinnych artystka nie mogła uczestniczyć w uroczystym otwarciu wystawy. To był projekt interdyscyplinarny, który został zrealizowany 2013-2014, dofinansowany oczywiście ze środków samorządu województwa dolnośląskiego. Współorganizatorami były trzy muzea, w tym nasze dusznickie, także Muzeum Sportu w Karpaczu, Muzeum Karkonoskie, oddział właściwie szklarski Porębie. Celem wystawy było przybliżenie i popularyzacja poezji Różewicza. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczył Andrzej Walus, wicedyrektor Ośrodka Kultury i Sportu we Wrocławiu. Jestem dzisiaj w zastępstwie dyrektora Igora Wójcika, który jest artystą plastykiem. Niestety z powodu choroby nie mógł przybyć dzisiaj na wernisaż. Samo miejsce jest najbardziej odpowiednie, jeśli chodzi o zaprezentowanie tak wyjątkowej sztuki. Obrazy, które są jakby odpowiedzią na poetyckie spojrzenie artystki. W związku z tym, że nasza instytucja jest instytucją, która działa na terenie całego Dolnego Śląska, więc jako instytucja Urzędu Marszałkowskiego staramy się wychodzić na zewnątrz i prezentować artystów na terenie całego Dolnego Śląska. To są obrazy malowane techniką olejną, na płótnie. Większość z nich to są motywy czy tematyka związana z Karkonoszami i z Dolnym Śląskiem, ale w większości to Karkonosze. Oczywiście znajdziemy tutaj odniesienia bezpośrednie do Karkonoszy. Tam bodajże jest wodospad Kamieńczyk w obrazie o tym samym tytule. Mamy Muzeum Lalek i w głębi nowe muzeum, które w Karpaczu jest w tej chwili, do którego ten zbiór Tomaszewskiego został przeniesiony. Oczywiście to nie są realistyczne czy naturalistycznie namalowane obrazy w sensie odtworzenia pejzażu naturalistycznego. To są, można powiedzieć, obrazy symboliczne, pejzaże symboliczne, alegoryczne, nawiązujące do romantycznej tradycji, do malarzy, do tradycji malarzy romantycznych. To jeszcze jest jeden przyczynek, dla którego ta wystawa znalazła się w Muzeum Papiernictwa, ponieważ wiersze są drukowane na papierze ręcznie czerpanym. Wystawa, oczywiście mam taką nadzieję, dzisiaj zresztą na wernisażu będzie młodzież gimnazjalna, przybliży Różewicza. Różewicz oczywiście jest w programie lektur, prawda, w szkołach ponadpodstawowych i mam taką nadzieję, że ta wystawa przybliży nie tylko Różewicza, ale także malarstwo, czyli tą kulturę wysoką, którą my propagujemy. Co sądzisz, jak odbierasz te obrazy? Dobrze, bardzo pozytywnie. A to połączenie poezji i obrazu, wiersze na tych obrazach? Można fajnie sobie odzwierciedlić to, co jest w wierszu. Naprawdę, bardzo mi się to podoba. Znaczy na przykład koleżance bardziej właśnie obrazy się rzucają, ja mam na przykład wiersze. Chciałem zobaczyć autorkę tych obrazów, bo wie pan, artyści są zdolni, bardzo zdolni i zdolni do wszystkiego, więc zawsze się można od takiego osoby coś ciekawego dowiedzieć. I co pan się dowiedział? No, nie spotkałem jej, nie dotknąłem, a oto... Ale zobaczył pan jej dzieło. Dzieła, no więc właśnie takie refleksyjne, no bardzo wzruszające, które mnie poruszyło. No jestem pod wrażeniem i artykuł mój pierwszy, który będzie na temat wyprawy do sąsiedniej miejscowości, właśnie ludzie, pasje, czyny, no podłożył, tym będzie właśnie to malowanie tych obrazków. Myślę, że te obrazy, te kolaże są naprawdę świetne. Jest, no to jest już bardzo wysoka półka. Ja nie śmiem się nawet do tego w ogóle przyłożyć. Ale ja podejrzewam, że te obrazy chyba do czegoś panią inspirują lub zainspirowały, prawda? Tak, tak, na pewno, bo bardzo, bardzo właśnie ciekawe są te wstawki takie z tych tekstów. Do kiedy będzie czynna wystawa i co dalej z nią się stanie? Wystawa jest prezentowana w
można powiedzieć, w tym dla nas bardzo takim intensywnym, jeśli idzie o zwiedzających okresie, ponieważ jest prezentowana w czasie ferii. Stąd liczymy, że będzie licznie odwiedzana i jest do końca ferii, czyli do 29 lutego. Później wraca już do zbiorów, do artystki, do Karpacza.